Jest środa rano i spojrzałem na jedne z pierwszych filmów na moim kanale sprzed 3 lat. Film ma 3,1 tysiąca wyświetleń i nagrywałem taką serię o całkach podwójnych, kilka łatwych i jedną trudną. Rozwiązałem to, włączyłem sobie z ciekawości tą trudną całkę. Ja ją za chwilę przepiszę. Jest to całka podwójna po pewnym obszarze D. I chyba wiem, dlaczego nazwałem ten film Trudna, bo zajmuje dużo, dużo obliczeń. Zajmuje dużo obliczeń, jak sami widzicie. Dużo robię tutaj obliczeń. Przepiszę sobie tą całkę. I dziwi mnie, czemu rozwiązałem to w ten sposób. Chodzi o taką całkę. Całka podwójna z x, dx, dy po obszarze d, gdzie obszar d jest zdefiniowany okręgiem takim x minus 1 do kwadratu, dodać y do kwadratu jest mniejsze równe od 1. Może powinienem to tak napisać. Są takie pary x i y do r kwadrat, że coś takiego. Czyli jak chcemy narysować sobie ten obszar D, to jest to okrąg jednostkowy o środku w punkcie 1, 0. Dobra, no i dziwi mnie, czemu nie wpadłem na to, żeby przesunąć tą funkcję tak, żeby ten okrąg wypadł na samym środku tego układu współrzędnych. Wtedy byłoby dużo łatwiej. Jeśli to by byłoby x i y, no to tu niech będzie jakiś x prim i y prim. No i wtedy ten obszar D będzie opisany obszarem D prim. Pary x prim i y prim należące do r kwadrat, takie, że x prim kwadrat dodać y prim kwadrat jest mniejsze równe od 1. Dużo prostszy obszar. No i wtedy ta całka staje się całką po obszarze D' z x dodać 1, dx, dy. No i faktycznie, jak teraz wprowadzimy sobie podstawienie, przejdziemy do współrzędnych biegunowych, no bo tutaj aż prosi się, gdy mamy okrąg, to zawsze przechodzimy do współrzędnych biegunowych, x, r cosinus phi, y równa się r sinus phi, jakobian tego przekształcenia to oczywiście r, R zmienia się od 0 do 1, phi zmienia się od 0 do 2π. No to wtedy po takim przekształceniu nasza całka przyjmuje postać całki podwójnej z R cosinus phi plus 1 d phi dr. I to jest po obszarze, tutaj tym, nazwijmy go d prim, może obszar A. No to będzie ta całka po obszarze A. No to mamy, tak, najpierw pocałkujemy sobie od 0 do 2π z r kwadrat cosinus phi dodać r d phi od 0 do 2π od 0 do 1 dr. I od 0 do 1, tu mamy dwie całki, od 0 do 2π r kwadrat cosinus phi d phi, dodać od 0 do 2π r d phi dr. To jest 0, bo cosinus na przedziale od 0 do 2π ma tyle samo pod spodem pola, co nad osią x, więc to jest 0. Więc tu mamy całkę od 0 do 1. Całka z r d phi to jest 2π r po prostu. 2π r dr, czyli to jest 2π. Całka od 0 do 1 z r dr to jest 1 druga, czyli mamy po prostu wynik pi. I koniec mamy zadania. Mamy policzoną tą całkę pi. No, jak widać na tym filmie,
Tutaj dużo, dużo więcej zajęły mi te obliczenia. No, nie przesunąłem tej funkcji i jak widać konsekwencją tego były karkołomne obliczenia i de facto na samym końcu jaki wynik wyszedł, też wyszedł pi ten wynik. No to zgadza się, ale wniosek jest taki, że nieraz warto pomyśleć przed rozwiązaniem zadania, zanim przejdzie się do takich obliczeń. Ale nie zawsze to wychodzi. Ja też wiem, że nie zawsze to wychodzi. Nieraz to przychodzi po 3 latach, jak widać, nie? Nieraz po jakimś czasie wpada się na lepszy pomysł i no tak to bywa. I z tym się trzeba pogodzić, tak ma każdy.